Za kilka dni w sandomierskim szpitalu chore dzieci będą mogły przebywać razem ze swoimi mamami. Skończy się też problem łóżek na korytarzach, bo oddział pediatrii zostanie powiększony. Dobiega końca remont niewykorzystanych dotychczas pomieszczeń. Ta poczekalnia zamieniona zostanie na salę chorych. Będą tu przebywać dzieci wymagające obserwacji lub kilkugodzinnej terapii szpitalnej. Wkrótce wstawione zostaną łóżka, a to typowe sale dla chorych dzieci. Mali pacjenci nie zawsze mogą przebywać w nich razem z mamami. Ja nie wyobrażam sobie po prostu, żeby zostawić go samego tutaj. I uważam, że nie zostawiłabym nawet mimo wszystko. I to jest potrzebne dla mnie i dla niego również. Na oddziale pediatrii może przebywać 42 pacjentów. W większości sal są po 4 łóżka, a to nie najlepiej wpływa na chorych. Dziecko musi mieć kącik, własny kącik, gdzie czuje się własną intymność. Dziecko musi mieć dobre warunki do pobytu. Mnie w XXI wieku przerażają sytuacje, kiedy w szpitalach ludzie leżą na korytarzu. Oddział dziecięcy przyjmuje rocznie 1800 pacjentów. Najważniejsze, aby dziecko szybko wracało do zdrowia, nie tylko pod opieką lekarzy. Potrzebuje opieki takiej samej jak w domu, a po prostu tutaj no, muszą być warunki takie, żebym ja mogła być dzieckiem. Za kilka dni matka będzie miała zapewnione łóżko. Dziecko będzie na osobnym łóżeczku. Dziecko będzie się czuło wtedy bezpieczne, nie będzie się tak stresować. Na oddział dziecięcy będzie osobne wejście, a nowe sale będą miały własne łazienki. Na modernizację szpital zapewnił materiały budowlane. Wykonanie prac finansują darczyńcy. Oddział ma być oddany jeszcze przed świętami.